Zdrowia, szczególnie dla słuchaczy kanału Głosu z Ameryki, no i widzów kanału Głosu z Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wolność wraca, wolność powoli powraca, wszelakiego rodzaju despoci powoli się trzęsą, można powiedzieć. Chiny w zeszłym roku wyglądało na to, że już mają Hongkong zaciśnięte na gardle dosyć mocno, bo zaczęło się od tego ekstradycji. No ale teraz wygląda na to, że nie jest tak prosto. W wyborach takich lokalnych, 17 na 18 rejonów, wybrano antykomunistów. No i to jest wielka sprawa. No, przykro jest, że ludzie w Hongkongu nie mogą głosować na wyższe pozycje, na ludzi swoich wybranych, no ale pokazali chociaż to, co mogą wybrać. Na Tajwanie Tsai Ing-wen została drugi raz wybrana w sobotę, pomimo tam, że tam też nie wyglądało, że będzie wybrana, no ale Tajwańczycy boją się, że komuniści przyjdą. Tajwan powstał po tym, jak Chiang Kai-shek w 1948 roku, no bo wojna w Chinach była w zasadzie od, tak jak w Polsce. W Polsce też Berlin był upadł w 1945 roku, ale wojna jednak trwała tam w lasach do 1948 roku. No i w Chinach było to samo. Amerykanie pomagali rządowi przedwojennemu, tak jak w Polsce rządowi londyńskiemu, także to jest identycznie. No i komuniści później, jak walczyli razem, tak jak Gwardia Ludowa i Armia Krajowa, no proporcje były trochę inne, no ale ogólnie wrogiem był Niemcy, to później pod wodzą ruskich wykończyli Armię Krajową, to w Chinach to samo się stało, tyle tylko, że Chiang Kai-shek cały rząd wyemigrował na Tajwan. No i jest w zasadzie od tylu lat ten konflikt. W Wenezueli też jeden z tych despotów, bandycki reżim ściga tych biednych Wenezuelczyków, którzy go wybrali. Nicolas Maduro no pilnuje, żeby socjalizm działał, tak? 20 lat zamordyzmu wybrali tak jak wybrali Hitlera. Głównym Juan Guaido, no to jest wybranym prezydentem, rozpoznanym przez 60 państw, no ale 100 tych deputowanych członków na 167 zrobiło dużą awanturę tam, no. Także nie jest miło. W Iranie, który stara się zdobyć wpływy, między innymi w Iraku, w zeszłym roku w Iraku były protesty antyirańskie, no to służby bezpieczeństwa irackie plus milicja irańska zamordowała kilkaset osób, no ale nie zatrzymała kompletnie protestów, szczególnie tak szyitów tam na południu, którzy walczyli przeciwko tym wpływom irańskim i całej tej korupcji. Liban sam w sobie też jest jednym wielkim bałaganem. No, Liban był stworzony po to, po pierwszej wojnie światowej, żeby to był chrześcijański, powiedzmy, kraj arabski Bliskiego Wschodu. No ale w latach 1980, kiedy Palestyńczycy tam przyszli, no to tam się zaczęła jeden wielki bałagan. Przepraszam. Zaczęły się wojny, Izrael tam atakował i tak dalej, i tak dalej. No i na dzień dzisiejszy jest syf, kiła i mogiła, no ale największym problemem teraz jest Irak. Iran. W Iranie, w Teheranie wygląda na to, że obywatele rozumieją, co się dzieje po 40 latach, po 41 latach, po tym jak bojownicy rewolucji islamskiej wygonili szacha,
i trzymają za twarz obywateli irańskich przez 40 lat. Obywatele zaczynają się orientować, co się dzieje. Po tym, jak Ameryka zabiła Sulejmaniego, który przyjechał z Iranu do Iraku, żeby planować następne zamachy, przy okazji zestrzelili Irańczycy samolot. No i teraz z tych 180 osób, wielu z nich było, powiedzmy, Irańczykami mieszkającymi w Kanadzie. No i młodzi ludzie wiedzą, że to jest propaganda sukcesu, że to jest propaganda oszukaństwa. Na uniwersytecie rząd malował flagi na chodniku i na ulicy, żeby ludzie chodzili po nim, bo to ta symbolika arabska, muzułmańska to jest bardzo silna, to młodzi ludzie szli jednak ciurkiem z boku, żeby nie chodzić, no i mają plakaty Ameryka nie jest naszym wrogiem, darli plakaty właśnie z Soleimaniego, darli plakaty Ajatollaha Ali Khamenei i tak dalej. Także oni widzą, co się dzieje. Historia pokazuje, że te wszystkie protesty, no to tam za dużo nie osiągną, tak jak widać to w wypadku, powiedzmy, Solidarności, tak? Jednak czerwone świnie po prostu wykrzywiły to wszystko, podstawiły swoich bandziorów, podstawiły Wałęsę, później doprowadziły do ustawki szabrów w pijanej Magdalence przy kanciastym stole. Kiszczak i wszystkie inne tam mazowieckie doprowadziły do tego, że ekstremalna tam opozycja została wykolegowana. Podzielili się wszystkim, no i całą Polskę rozkradli. No i wygląda na to, że podobnie będzie się działo w innych krajach. No wszyscy ci despoci jak Xi Jinping czy Putin, no to oni tłumaczą, że trzeba trzymać za mordę, no ale jednak te autokratyczne reżimy prędzej czy później upadają. To jest w naturze ludzkiej, że po prostu ludzie szukają wolności do wypowiedzi, wolności do wyznania, do religii, wolności do tego, żeby iść w kierunku własnej szczęśliwości, no bo to tak to jest sformułowane w konstytucji amerykańskiej. No i ma to wpływ na życie ludzkie. Ludzie chcą być wolni, No i Ameryka od lat w zasadzie jest ukierunkowana na tym, żeby pomagać, żeby świat był wolny. No, jest duża krytyka Ameryki, szczególnie za Indian. No, ale trzeba pamiętać, że ci Indianie, no to na początku współpracowali. Jak pielgrzymi przyjechali, no to była wymiana towarowa. Ludzie wymieniali jeden nóż za 10 skór tam bobra, gdzie w Europie za każdą skórę bobra dostawali 10 noży. No to były duże przebitki, także Indianie byli bardzo potrzebni, no bo oni polowali. Dopiero później zaczęły się te walki, kiedy Ameryka się przesuwała na zachód. No, ale trzeba pamiętać, że Indianie sami w sobie, no to był, powiedzmy, kontynent wojowników. Tu ciągle się lali, ciągle się zabijali. Tu nie było ani budowania budynków, katedr, miast. Wszyscy się w zasadzie przemieszczali. Zmieniło się to trochę, kiedy mustangi, kiedy konie tu doszły. No ale ogólnie rzecz biorąc, to się zabijali nawzajem. I później jak przyjechali Europejczycy, to wojna francusko-angielska przeszła na wojnę francusko-angielską w Ameryce. No i tutaj się zabijali, część Indian poszła na jedną stronę, a ich wrodzy poszli na drugą i też się zabijali. Tak, także Ameryka nie wykończyła Indian z premedytacją. Ludzie, Indianie po prostu nie znali instytucji własności. No i to ich, można powiedzieć, wykończyło. No znaczy, oni nieustannie walczyli, no bo woleli polować na krowy zamiast je paść. No to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Ale Ameryka pomagała Europie
po I wojnie światowej, w czasie I wojny światowej, II wojnę światową, pomagała w ramach wolności Anglii, dawała im dużo pieniędzy, Sowietom dawała, no później Stalin wbił nóż w plecy w Ameryce. No rzuciła dwie bomby na Japonię, no ale dopiero dwie, tak? No bo jeżeli by rzuciła jedną, można by powiedzieć, że Ameryka jest winna. A jeżeli jedna nie pomogła, to znaczy, że Japończycy byli tak uparci, że naprawdę trzeba było rzucić drogą. No ale postawili też ich i na nogi. Niemcy zachodnie postawili na drogi, chcieli pomagać Ameryce, Polsce, ale Stalin się nie zgodził. Także ogólnie Ameryka pcha w kierunku wolności i swobody. No, Chińczykom Xi Jinping czy Putinowi to nie za bardzo pasuje, tak? Dlatego starają się podgryźć. Henry Kissinger czy Richard Nixon, oni starali się dogadać z Sowietami, no ale to wiadomo, jak to wyszło. No, w sumie to Ronald Reagan rozwalił ruskich, no bo oni już za dużo pieniędzy wydawali na zbrojenia, za mało na jedzenie i u siebie, no i szczególnie powiedzmy w Polsce, którą też drenowali. Ameryka ma te najróżniejsze stosunki międzynarodowe, no i musi wybierać, czy współpracować z niektórymi państwami, które jakieś prawa jednostki są przygniatane, jak Ameryka ma pomagać. No, od jednej do drugiej administracji to troszeczkę tak przeskakuje, no ale ta polityka realna musi być, żeby jednak nie powodować animozji wśród wielu ludzi. Trump doszedł do władzy po tym, jak właśnie mówił, Ameryka jedna, jedyna, Ameryka numer jeden i tak dalej. No ale musi coś robić powiedzmy z Iranem, z Irakiem, z Wenezuelą, z Kubą, z Chinami. No nie da rady się jednak tak zamknąć. Nie da rady powiedzieć coś na temat Hongkongu. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie i możesz głosować w listopadzie, no to nie głosuj na komunistów. Nie po to przyjechałeś do Ameryki, do kraju wolnego rynku, swobody, dwupartyjności i tak dalej, żeby głosować na socjalizm. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. No niestety wszystkie ostatnio są demonetyzowane i odwołanie nie działa. Do następnego.